Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam was, bracia i siostry, na Jasnej Górze, u Matki Bożej, wszystkich kapłanów, siostry zakonne i was, drodzy bracia i siostry, oraz tych, którzy poprzez środki społecznego przekazu duchowo uczestniczą w tej Eucharystii, zapraszając do swoich kościołów, do swoich parafii, bo samo patrzenie jeszcze nie jest pełnią, gdyż w Kościele sensem jest to, że nie tylko ja przychodzę tu, ale właśnie w tym miejscu Bóg przychodzi do nas w Komunii Świętej. Kapłani sprawują intencje mszy świętej następujące. Ojciec Marek dziękczynno-błagalna w intencjach profesora Macieja Radka i jego rodziny oraz powrót do zdrowia dla Krystyny. Ksiądz Jerzy w intencji uproszenia pomocy Bożej, światła Ducha Świętego w załatwieniu trudnej sprawy. Ojciec Marcin o Boże błogosławieństwo, opiekę dla Ewy i Stanisława Dąbrowskich. A ja dziękczynno-błagalna w 49. rocznicę urodzin Marka Kujdy i rodziny. Witam też seniorów z Domu Pomocy Społecznej z Krakowa, opiekunów i wolontariuszy. A na początku w akcie pokutnym przeprosimy Boga za nasze grzechy. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą. Niech Twoje miłosierdzie przyspieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny Ty ukształtujesz w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło, podepczą jego nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto Słowo Boże. Błogosławiony idący od Pana, błogosławiony idący od Pana. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Błogosławiony idący od Pana. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez niej, podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Wybaw, o Panie, daj nam pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Was z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Gdy go można znaleźć, wzywajcie go, gdy jest blisko. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj o budowie domu. To tak naprawdę budowa własnego istnienia, własnej osobowości, takiego duchowego gmachu istnienia, który ma dawać bezpieczeństwo, a nie nas tylko zamykać. Okna, drzwi, będące pewnym symbolem otwarcia człowieka. Dach, pewnym obrazem ostrożności, przezorności, schody, starania się, a fundamenty naszych przekonań,
I fundament, mówi Jezus, musi być mocny jak skała. Jak skała. Co to znaczy, jak skała? W pierwszym znaczeniu, takim symbolicznym oczywiście, możemy ten obraz na przykład odnieść do samego Boga, gdyż, jak mówi na przykład Psalm 18, mówi tak: niech żyje Pan, moja skała, niech będzie błogosławiona. Że Bóg jest tą skałą. Wszystko jest ważne w domu, ale Bóg chce być tą skałą, na której się oprzemy. Ale kiedy zajrzymy do pierwszego listu Pawła do Koryntian, 10 rozdziału, to jest napisane tak: pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Więc Chrystus Jezus jest tą skałą, na której możemy budować. Ale kiedy zajrzymy sobie do Mateusza, 16 rozdział, 18 wiersz, to Jezus mówi: otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój Kościół. Oczywiście my znamy Ewangelię, znamy Słowo Boże. Od dzieciaka chodzimy do kościoła, przynajmniej niektórzy. Znamy te przekłady i nie robią na nas żadnego wrażenia, niestety. Ale nie można Biblii czytać tylko w kontekście Nowego Testamentu, ale i w Starego Testamentu. Tego, co, jak to czytają nasi bracia Żydzi, tak? Ponieważ Jezus, Żyd z pochodzenia, po ludzku, mówił te pewne rzeczy i słyszymy, tak, kiedy mówi do Piotra: ty jesteś skała, i przechodzimy dalej. Te słowa nie zatrzymują nas, niestety, a powinny nas zatrzymać. Apostołowie nawet strwożyli się, kiedy Jezus tak powiedział do Piotra: ty jesteś skałą. Pamiętacie Cezara Filipowa? Jezus mówi: za kogo mnie uważacie? I wszyscy mówią: za tego, za tamtego, prawda? Bali się mu powiedzieć też, za kogo ludzie go uważają. Może bali się jego reakcji. Czuć to tam w ich odpowiedziach. Ty jesteś Mesjasz w końcu. Piotr tak wystrzelił z odwagą. Syn Boży. A teraz Jezus mówi do niego: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Od tej chwili będziesz Piotrem. Od tej chwili, Szymonie, będziesz skałą. I to powinno nas też zszokować. Bo ich to zaszokowało. To było zatrważające stwierdzenie. Naprawdę, dlaczego? Bo Piotr to mężczyzna dość miałki, jak piasek. Taki był kruchy, nie? No nie był twardy. On był łatwy do deklaracji. O, Panie, tu umrę, tego wszystko. Ale trudny był do postępowania. Jak my wszyscy. Ten kogut dla nas wszystkich, bracia i siostry, pieje. I Jezus mówi temu miałkiemu człowiekowi, człowiekowi, który w zasadzie jak piasek, słaby, co się przeraził odźwiernej i zaparł Boga. I Jezus mówi właśnie do tego Piotra: ty jesteś skałą, ty będziesz skałą. Wszyscy patrzą na tego Piotra i mówi: co ten Pan Jezus mówi, nie? No jak tak może powiedzieć? I to do słabego człowieka: ty jesteś skałą. Dla nich to było po prostu niesamowite. Piotr. W ogóle, jak człowiek może być skałą?
Dla nich to było po prostu ponad ich pojęcie. Ponad ich pojęcie. Dlaczego, bracia i siostry? Dlaczego tak było? Dlaczego? I dlaczego na nas to nie robi wrażenia? Bo nie czytamy Słowa Bożego, albo za mało je czytamy. Ponieważ dla Żydów powiedzieć do kogoś skała to było po prostu przerażające. To graniczyło z obrazą Boga. Dlaczego? Możecie sami sobie poszukać w Biblii. Słowa, wystarczy poszukać słowa skała. Nigdy słowo skała nie odnosi się do człowieka. Nigdy. Ile razy słowo skała występuje, zawsze odnosi się i tylko odnosi się do Boga. Wiele razy. Słowo Boże mówi, że tylko Bóg jest skałą. A nagle Jezus mówi do Piotra, a teraz ty będziesz skałą. Oni patrzą i po prostu nie mogą tego zrozumieć. Jak to? Taki miałki człowiek, nie? Będzie skałą? Przecież w Biblii skałą nazywa się tylko Boga. Szczególnie w psalmach. Psalm 31. On skałą mojego zbawienia. A tak to nagle Bóg mówi do człowieka, a teraz ty będziesz skałą. Oni patrzą i mówią, no co ten Pan Jezus? Jak on może do takiego słabego człowieka powiedzieć, ty jesteś skałą? Jak? Nikt by się nie ośmielił, ale Jezus się ośmielił. Rozumiecie, kiedy Jezus mówił wiele razy, ci faryzeusze w ogóle jak słyszeli Jego słowa, to po prostu taka gula im tu skakała, nie? No wiele razy. Tylko niestety czytamy często bez kontekstu Pismo Święte albo bez Starego Testamentu. Bez Starego Testamentu to słowo nic nam nie powie. Biblia jest całością. Stary Testament w Nowym się wypełnia i odwrotnie. Trzeba czytać całą Biblię, bo cała Biblia mówi o Chrystusie. I cała Biblia jest objawieniem Bożym. Piotr skałą. I Jezus dzisiaj mówi tak, przypowieść, ten dom na skale i na Bogu, na Chrystusie, ale i na Piotrze, bracia i siostry. Bo bramy piekielne nie przemogą Kościoła, tak? Nie przemogą. I w tym momencie, kiedy Piotr usłyszał te słowa od Jezusa, bramy piekiel nie przemogą Kościoła, właśnie w tym momencie Piotr staje się skałą. W tym momencie idzie za Jezusem. Chociaż się go wypierał, idzie za Jezusem, ale może w bezpiecznej odległości, żeby go nie aresztowano. No ale potem dziedziniec Kajfasza i nagła zmiana. No i potem właśnie bramy piekieł nie przemogą. I teraz Piotr staje się skałą. Szymon staje się skałą, Piotrem. I on widział to, bracie czy siostro. Piotr to zobaczył. Co? Że Jezus przewidział jego grzech. Mówi, kogut zapije, ty się trzy razy wcześniej mnie zaprzesz. Że Jezus przewidział jego grzech i był gotowy mu przebaczyć. I już mu przebaczył. I Piotr to przerobił. Przerobił ten grzech. Wyszedł i doznał przebaczenia od Jezusa. I to jest to, co daje pokój, bracie i siostro. I to jest to, na czym Kościół stoi, nie? Bóg, zanim ty przyszedłeś na świat, zanim przyszłaś na świat, zanim moi rodzice w ogóle przyszli na świat i w ogóle ktoś pomyślał, a może Marcinek będzie jakiś? Zanim w ogóle oni wpadli na pomysł, zanim w ogóle na siebie wpadli, że tak powiem, poznając siebie, to już Bóg wiedział, że będę, ale już też Bóg wiedział, jakie grzechy popełnię. I już był gotów mi przebaczyć.
Już wcześniej przygotował dla ciebie i dla mnie swoje miłosierdzie, swoje przebaczenie. I my na tym wszystkim, bracia i siostry, siedzimy, że tak powiem, nie? Ten kogut pieje dla mnie, dla ciebie 3 razy na noc. A może na dzień, tak? Bóg wiedział, jakie grzechy popełnimy, zanim przyszedłeś na świat. I wcześniej przygotował nam przebaczenie na krzyżu. I potem do Piotra mówi, daję ci klucze, nie? Do skruchy, do miłosierdzia, do tych bram. I tak trzeba przyjąć miłosierdzie Boga wielkie, nie? Że Bóg wiedział o tym, co my narobimy i że przebaczył nam na krzyżu. O ile tylko ty zgodzisz się, te skutki, konsekwencje śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przyjąć w Chrystusie, przyjmując Jego, oddając swoje grzechy w konfesjonale i przyjmując Chrystusa, chociażby dziś w tej Eucharystii, skrucha i miłosierdzie, to są te klucze, bracia i siostry. Bo skrucha zbierze się z czego? Z poznania mojego grzechu. Z tej, że tak powiem, w cudzysłowie, polityki Królestwa Niebieskiego, tak? Z tej strategii Jezusa, nie wiem jak to ująć, jak to zwerbalizować, który Chrystus wiedział, co my narobimy, co my zrobimy i przygotował nam wcześniej przebaczenie. Tylko chodzi o to, żeby to zebrać, nie? Zobaczmy, jaki jest Bóg po prostu dobry, nie? I jak na pierwszym członku Kościoła, na tym pierwszym papieżu, na Piotrze, to wszystko pięknie widać, nie? Kocha cię Bóg tak, że przewidział twoje grzechy i już wcześniej przygotował miłosierdzie. O wszystko zadbał, bo dla ciebie umarł. Skoro dla ciebie ma to swoje wielkie miłosierdzie. Dlatego my wszyscy na tym stoimy, trwamy. Tym fundamentem jest Bóg, skała, ale też Piotr, skała. Chociaż kruchy, ale jednak Jezus go nazwał skałą. I teraz możemy czytać dopiero to, co Jezus mówi, tak? To jest ta skała. Kościół jest opoką. Bóg jest skałą. Chrystus, pisze Paweł, jest duchową skałą. Bo być może teraz nasze serce uparte nieraz i przekorne, nieraz zarozumiałe, a i narcystyczne, no trzeba jednak położyć najniżej w upokorzeniu jako taki fundament skalny. Hiob przecież powiedział tak: serce me twarde jak skała, jak dolny kamień młyński. Dolny kamień. Nie? I symbolika tej skały, na której jest ten fundament, wskazuje na jakąś wewnętrzną dyscyplinę, która nie jest tyrańska, tylko wyrozumiała. Wiecie, bracia i siostry, bycie, mieć fundament tak bardzo głęboko, tak bardzo nisko. Tak, odtrącenie chociażby, które któż z nas nie przeżywał, może stać się ogromną siłą, taką siłą motywującą człowieka, żeby przemienił własne wnętrze. Jest pewna taka indiańska legenda o pewnym chłopcu, który był bardzo słaby fizycznie i stał się pośmiewiskiem dla innych chłopców, rówieśników w swojej wiosce. Czuł się odtrącony. Często koledzy rzucali w niego kamieniami, żeby go odgonić od miejsca swoich zabaw. No ale zmartwiony poszedł do mędrca. I ten ów mędrzec przyrzekł mu, że duch niebios obdarzy go siłą w ciągu kilku miesięcy. Ale powiedział, musisz w ofierze dla niego ułożyć ołtarz z takich odłamków
skalnych, poczynając od tych, którymi rzucali w niego koledzy. Więc nie trudno mu było je znaleźć. Chłopiec zaczął wznosić ten kopiec skalny. W ciągu tych miesięcy bywał bardzo wyczerpany, a i nieraz załamany. Przechodził różne kryzysy, zwątpienia, jego ręce nawet krwawiły od tych kamieni, potem nawet zrogowaciały. Obolały, szybciej zasypiał i nie zdążył zamknąć powieki. I już spał, taki był zmęczony. Śnił nieraz koszmary, nieraz się budził w nocy z krzykiem, ale rankiem zrywał się i brał się do tej kamiennej roboty. Nie jeden raz budowla mu się zawalała, więc wpadł na pomysł i zmienił porządek jej wznoszenia. Więc na samym dnie, na ów fundamencie kładł odtąd najcięższe odłamki skalne. Wiele razy przychodził do mędrca zniechęcony, ale zamiast wsparcia otrzymywał ostre upomnienia. Wreszcie minął ustalony czas i mędrzec rzekł: spójrz na swoje mięśnie. Duch niebios obdarzył cię siłą. I dopiero teraz chłopiec zauważył, jak bardzo jego ciało się zmieniło. Stał się silnym, postawnym mężczyzną. To jest taki piękny z tego morał czy przesłanie, że nasza duchowa budowla wymaga od nas przede wszystkim cierpliwej dyscypliny, po prostu upartego podnoszenia ciężarów, przyjmowania trudnych rad i upomnień, bo jak mówi Księga Przysłów w 19 rozdziale, zbij szydercę, a prosty zmądrzeje. Upomnij mądrego, a nabędzie karności. Więc być może w twoim życiu, jak i w Piotra życiu, jak i w moim, coś się zawala, nie? Ale każdego dnia bierz te swoje kamienie i układaj z nich prawdziwą budowlę skalną. Bo kiedy otworzymy Księgę Daniela, na drugim rozdziale, w 34 wierszu, przeczytamy takie słowo. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Więc być może coś się tobie zawala, ale układaj dalej tą skałę, bo w tej Księdze Daniela te słowa, to jest mowa o ogromnej, niezwyciężonej, skalnej górze, która wyrosła z małego, malutkiego, odtrąconego kamyczka. Rozumiesz? Z małego kamyczka. Jezus zresztą nazwał siebie kamieniem węgielnym, fundamentalnym, ale dodał, że to jest kamień odtrącony. Nie? No to więc, skoro fundamentalny kamień góry Boga został odrzucony, to jak będzie z tymi, którzy na nim się budują? To samo, nie? Bracie czy siostro. Jesteśmy chrześcijanami, więc czeka nas taki los jak Chrystusa. Wpierw w dół, potem w górę. Pedagogia tej Ewangelii w ogóle zbija z tronu, nie? Bóg się nie objawia silnym, tylko słabym, kruchym, niecnotliwym jakimś faryzeuszom, tylko celnikom, prostytutkom, grzesznikom, prawda? Nie możnym tego świata, tylko bezbronnym dzieckiem, dzieciom. Jezus nie wybrał sobie pałacu Heroda, żeby się narodzić, tylko jakąś grotę skalną,
Jak pisała Marta Robin, im bardziej puste naczynie, tym więcej można w niego wlać płynu. Im bardziej pusta jest dusza, aby przyjmować, tym bardziej Jezus ją wyróżnia swoimi darami. Już nie mówiąc o tym, co pisze święty Paweł, Bóg wybrał to, co słabe, a nawet to, co głupie. Świetny cytat. Gorzej z prowadzeniem w jego życiu, bo nikt z nas nie chce być głupi, prawda? To nie chcę, żeby Bóg mnie wybrał. Nie chodzi o inteligencję. Chodzi o uznanie tego, że jestem słaby i Bóg mi jest konieczny. W drugim liście do Koryntian piękna jest modlitwa, jaką Paweł kieruje do Boga za siebie samego. On prosi o usunięcie z jego ciała tajemniczego ościenia, który go upokarza i pisze tak, mówi tak, dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ten demon czy odszedł ode mnie, ale Pan mu odpowiada, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. W słabości. No więc ile razy z głębi swojego serca, z głębi duszy krzyczymy do Boga. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy właśnie na dole. Bo jak pisze Paweł, Bóg wybrał to, co biedne, to, co słabe, to, co jest zerem, to, co jest szalone w oczach świata. To właśnie wybrał Bóg. Piotr, kruchy, miałki, jak piach. A Jezus mówi, ty będziesz skałą. Może widzisz siebie też i może odrzucasz z powodu swoich grzechów, słabości. A Bóg ci mówi, spokojnie, wystarczy ci mojej łaski. Tylko buduj na Chrystusie. Buduj na Piotrze. Buduj na Kościele. Bo kocha cię Bóg i uzdalnia do tego, abyś Go dziś przyjął. I abyśmy dzisiaj przyjęli Chrystusa jako skałę, bo sami jesteśmy tylko piaskiem. Dlatego potrzebujemy oparcia w Nim i zbawienia od Niego. Teraz przedstawmy prośby za papieża Franciszka, który jest skałą naszą, o błogosławieństwo wszelkie dla niego oraz nawrócenie tych wszystkich, którzy go potępiają, śledzą każde jego kroki, prosząc, aby miłosierny Bóg nawrócił jego niezrozumiałych prześladowców. Ciebie prosimy. Za wszystkich biskupów, za cały lud Boży, za Kościół Święty, aby budował na Chrystusie, na Bogu, i abyśmy czerpali z Eucharystii, z sakramentów życie. Ciebie prosimy. O nowe i święte powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Ciebie prosimy. Za naszą ojczyznę, za rząd, za wszystkich polityków, wszystkich, o miłość w sercu, o ustanawianie prawa według Bożych przykazań i o kierowanie się dobrem każdego człowieka, o bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny i błogosławieństwo dla służb granicznych. Ciebie prosimy. O ustanie pandemii koronawirusa i za wszystkich lekarzy, o zdrowie dla chorych. Ciebie prosimy. O życie wieczne dla wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy. I za nas samych, aby uczestnictwo w tej Eucharystii umocniło nas w oczekiwaniu na przyjście Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wołali
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twoje łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my winowajcy. I nie wódź nas na wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w tym sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję za uczestniczenie w tej Eucharystii, w tej wspólnocie naszej, której tutaj Chrystus w centrum mogliśmy go przyjąć dziś. Przyjmijcie na koniec Boże błogosławieństwo. Bóg zawsze nam dobrze życzy. Nawet nie ma nikogo, kto by życzył nam tyle dobra, co On. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów.